21 maja 1949 roku we wsi Nowogród grupa operacyjna Urzędu Bezpieczeństwa i Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego zdobyła bunkier, w którym ukrywał się kapitan Zdzisław Broński Uskok, legendarny dowódca podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie. Po wejściu do środka bunkra znaleziono zwłoki rozerwane granatem oraz liczny skład broni, amunicji i archiwum. W archiwum funkcjonariusze UB znaleźli pamiętnik, który spisywał Uskok przez czas swojego ukrywania się. Obejmował on czas jego 10-letniej walki w podziemiu. 11 tomów złożonych z pojedynczych kartek spiętych cienkim sznurkiem. Pisanych raz pismem spokojnym, starannym, raz pośpiesznym, nerwowym, pozwalającym domyślać się okoliczności ich powstania, odkryli poszukujący ich od dawna archiwiści Instytutu Pamięci Narodowej w teczkach dotyczących zupełnie innego terenu i kompletnie innych spraw. Jest to dokument wyjątkowy. Wyjątkowy przez to, że uzyskujemy obraz świata, obraz rzeczywistości lat wojny i okresu powojennego drugiej strony. Do tej pory najczęściej rzeczywistość poznawaliśmy przez dokumenty Urzędu Bezpieczeństwa, czy też przez wydawnictwa o charakterze propagandowym. A tu mamy na bieżąco spisywany dokument, dzięki któremu możemy poznać, co powodowało tym człowiekiem. Zaraz po wyzwoleniu przyjrzeli się, kto do czego należy. I wtedy armie krajowcy, kto należy do ruskich, na Syberię, jak to byśmy mówili, na Syberię. Te nasze strony były zorganizowane bardzo. Ten nie był w organizacji, kto nie mógł nosić broni. Uciekajka to jest gmina Ludwin. Duża akcja była NKWD-stów, ruskich z czołgami i mój kolega tam zginął, 9 ich zginęło tam w uciekajce. Uskok 3 sierpnia 1944 roku rozbroił swój oddział. Broń została ukryta. On sam natomiast zaczął się zastanawiać, jak będzie wyglądała ta nowa rzeczywistość. Wystąpiłem przed oddział. Powiedziałem, że oddział rozwiązano. Podałem zasadniczy powód, dlaczego to czynię. Powiedziałem, że każdy z nas nadal jest żołnierzem AK i chciałem mówić dalej, lecz popełniłem błąd. Zbyt dokładnie patrzyłem w oczy tych chłopaków. Gdybym się tak nie przypatrywał, nie widziałbym, że w wielu oczach, zwłaszcza w tych młodszych, błyszczą łzy, a przez twarze przebiega nerwowe drganie hamowanego żalu. Czułem, że i mnie do oczu napływa gorąca wilgoć, a słowa dławią się w gardle. Styczeń 1945 roku. Dużo chłopców zostało wypędzonych po prostu ze swoich domów, tułali się. Zorientowaliśmy się szybko, że pojedynczo albo w bardzo małych grupkach wyginiemy, albo nas wyłapią, wywiozą na Sybir. Był silny napływ NKWD. Oni właśnie najwięcej szperali za nami. Rozrost milicji, UB, ORMO, no i coraz większy nabór szpiclów. Jak UB jechało, to już ten chłopak ucieka. No gdzie? No to do lasu trzeba iść. No wyciągnął gdzieś jakąś broń miał czy coś. No i tak się tworzyło to podziemie. No. Ta partyzantka tak się poszerzała. Ludzie starsze byli, młodych wciągali. Jak tego. No. Ale ich zaczęli bardzo prześladować. Na przykład Uskok złe opinie o nim, że a to zabił, a to zniszczył, ale najpierw jego zaczęli niszczyć. I spalili
mu zabudowania. Ojciec z matką mieli konie ładne. Gospodarka, chociaż to od nas była, ja wiem, ze 6 kilometrów, może by to było w Radzicu, ale te pogłoski, te wszystkie wiadomości były. Matka tylko, te konie prawdopodobnie się spaliły, ojciec się poparzył, matka tylko zdążyła piżynę, jak to kiedyś ludzie na wsi, te piżyny, tylko z to piżyną uciec, a to wszystko zostało zniszczone. Nie przychodziła mi jeszcze wtedy do głowy myśl, że władze demokratyczne mogą potraktować mnie jako przestępcę za to, że byłem dowódcą oddziału partyzanckiego AK. Że wszystkie organizacje niekomunistyczne będą traktowane jako faszystowskie i prohitlerowskie. A więc wrogie wolności i demokracji. Nie przypuszczałem, że moje wysiłki w niesieniu pomocy ojczyźnie będą traktowane jako praca dla Hitlera. O ironio losu. Czy tak strasznie upadłem? Czy 90% narodu polskiego znajduje się na błędnej drodze, a znikoma garstka komunistów, czerpiąc swe natchnienie i siłę z Moskwy, czy tylko ta garstka prawdziwą wolność dać może? Coś tu jest grubo nie w porządku. Wiktor tułał się. Ja mówię, wiesz co, przejdź do naszego oddziału. Wiesz co, może i tak zrobię. Pojechałem do... Odnalazłem u skoka. Mówię, panie komendancie, Wiktor z NZ-u pragnie być u pana. Bardzo chętnie go wezmę. I tak się stało. Wiktor wziął pseudonim po bracie. W 1945 roku na wiosnę brata mu zastrzelili milicjanci z Ludwina, bo ich 7. Zastrzelili i rzucili do świnki. Podłużyli kawałek jakiegoś pistoletu starego, że się miał rzekomo bronić. O. I tej samej nocy Wiktor przyszedł do mnie, we 4 przyszli uzbrojeni po zęby. Mówi, Tadziu, idź zobacz, co tam się dzieje. Bo wiem, że Wiktor nie żyje. No poszedłem zobaczyć, tam kubicy się modliły nad tą trumną, już leżał w trumnie. Mówię, że nie ma nikogo, możesz iść zobaczyć, pożegnać się. No i tak było, poszedł. Mówi, bracie, do ostatniej kropli krwi walczę i twoje imię biorę jako pseudonim. I tak było, do ostatniej kropli krwi walczył. Na terenie gminy Ludwin i Spiczyn przez 5 lat okupacji niemieckiej nie zginęło tylu Polaków, ilu zginęło przez 5 miesięcy demokratycznej niepodległości. My wiemy, że prowadzimy walkę bratobójczą i choć serce się kraje, choć sumienie się wzdraga, nie możemy jej uniknąć, bo nie jesteśmy jej prowokatorami. My chcemy Polski, chcemy pokoju, chcemy demokracji, chcemy reformy rolnej, ale przede wszystkim chcemy niepodległości. W 1958 roku wzniesiono tutaj obelisk, na którym zapisano dla uczczenia pamięci mieszkańców Puchaczowa bestialsko zamordowanych. Zapewne dalej był napis przez bandę u skoka w dniu 2 lipca 1947 roku. Jest to jedna z wielu akcji, jakie wykonywało podziemie zbrojne w Polsce. Ta działalność podziemia zbrojnego miała bardzo różnoraki charakter. Oddziały zbrojne zazwyczaj ścierały się z grupami operacyjnymi NKWD, UB, KBW, ale były również działania podziemia. Na tym polegał cały tragizm powojennej historii polskiej, wojny bratobójczej, czyli wykonywania wyroków, likwidacji na ludziach współpracujących z aparatem bezpieczeństwa, donoszących na współobywateli. Jedną z takich akcji była akcja w Puchaczowie.
Dnia 4 czerwca 1947 roku trzej partyzanci, Czarny, Maryś i Stach, zostali zaskoczeni na kwaterze w Turowoli pod Puchaczowem przez UB i w walce zabici. Wyśledzeni tam zostali przypadkowo przez szpiclów z Puchaczowa i ci właśnie szpicle sprowadzili natychmiast UB, z czym nawet się nie kryli. Puchaczów mocno podczerwieniał i uprawianie takich rzeczy uważane tam było za wskazane. Wiktor postanowił przeprowadzić akcję odwetową i właśnie z 2 na 3 lipca 1947 roku razem z oddziałem Edwarda Taraczkiewicza Żelaznego i Józefa Struga Ordona przeprowadzili akcję w Puchaczowie, w wyniku której zostało rozstrzelanych 21 osób. Osoby te były podejrzewane o współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i o przynależność do Polskiej Partii Robotniczej. Sam Uskok, który nie brał udziału w tej akcji, na kartach swojego pamiętnika napisał: zrobiło to wrażenie na komunistach. Rozdmuchano ten fakt okropnie. Z naszego punktu widzenia była to robota może zbyt krwawa, ale konieczna. Czy to była wojna domowa? To wszystko, co mieliśmy po 1945 roku. W moim przekonaniu, pomimo tego, że Polacy zmordowali Polaków, nie można mówić o wojnie domowej. Jestem przekonany, że to był rodzaj wojny wewnętrznej, wojny partyzanckiej, ale nie wojny domowej. To również widać w pamiętniku. Bez obecności Sowietów, bez obecności Armii Czerwonej, komuniści w tym kraju mogliby porządzić tydzień, nie dłużej. Myśmy najbardziej tępili złodziei. Złodziei okropnie. Złodzieja tam na terenie Uskoka nie było. Tam siekiera w pniaku nie śmiała zginąć. Takich wyplewiliśmy co do joty złodziei. Powciągali młode chłopaki, no to chłopaki się nauczyli strzelać, dostały broń. Uradzili sobie i na rabunki chodzić. I ludzie zaczęli ich poznawać. Ale na razie cichutko, między sobą każdy gada. No, boją się, bo mają broń, może zastrzelić, może różnie. No i do tego stopnia doszło, gdzieś to tam, gdzieś coś, ja widzę, gdzieś zrobili. I nie meldował ten człowiek na policję, nigdzie, tylko do Uskoka. Jak przyjechali, to wtedy ze 4, nawet nie wiem, kto to był, z daleka kartofleśmy kupali, ale czułam, że to z tej sprawy, bo ludzie mówią, łopasz, to jakieś przyjechały i do chłopaków jedą, zebrali tę broń, zabrali im i na łąkę. I kto im kazał to robić? Jeden na drugiego chyba. To dali rozkaz, takie liścinowe kije, powycinali. Krzaki tam były i jeden drugiego lał, moczył wieprz i lał jeden drugiego. To śmiech był, a potem to były złe te chłopaki, wszystkie durmo się później pozapisywały. Jeden tak do mnie mówił: wiesz, ja za to, co tak nas hańbił, to jak ja go złapię, to mu wnętrzności wyrwie. Przyszła mi, mówiła mi: uważajcie, bo mam wyrwać wnętrzności. Syndykat Łęczna rabowali. Józef N., Wacław P., Władysław R., pierwszy raz, Jan N. Wzięli 7 metrów pszenicy i 11 tysięcy złotych. Odebrano 11 tysięcy złotych i 6 tysięcy kontrybucji. Pszenicę odebrano. Działalność oddziałów zbrojnych Polskiego Podziemia Niepodległościowego była możliwa tylko i wyłącznie dzięki szerokiemu poparciu miejscowej ludności. To dzięki tej ludności oddziały miały zapewniony kwaterunek, miały zapewnioną opiekę nad rannymi, wyżywienie, nocleg. To nie było lekkie życie. Myśmy przechodzili
nieraz kilkanaście kilometrów na kwatery. No i tamśmy po prostu rozbijaliśmy się, szczególnie po jakiejś tam akcji. Tośmy się rozpraszali, że tam po czterech, po pięciu, po trzech rozpraszaliśmy się i wtedy po prostu gubiliśmy ślad za sobą. I znów amnestia. W prasie roi się od wezwań, które brzmią: trzeźwo oceń rzeczywistość, ujawnij się. Tak będzie lepiej dla Polski. Najtrzeźwiejszym ocenieniem rzeczywistości w tym wypadku będzie uświadomienie sobie, że wróg jest bez porównania silniejszy i że w walce łatwo zginąć można. Ale czy to znaczy, że trzeba skwapliwie korzystać z rzucanych przez wroga ochłapów łaski? Łaski podstępnej. Zważajmy na to, by takie słowa jak Polska, Polak, honor, wolność nie pozostały pustymi dźwiękami. Była rozmowa na temat ujawnienia, chłopcy, nie będę was trzymał. Kto chce się ujawnić, ale ta amnestia, żebyście widzieli, wspomniecie moje słowo. Ta amnestia to jest lipna. Będziecie mieli krzyż pański po tej amnestii, jak się ujawnicie. I rzeczywiście prawdę powiedział. Miałem tę kartę, to co to? W nocy słończy z domu mnie wzięli. I na posterunku od razu wstępne w śledztwo. Później puścili mnie po tym śledztwie, ale ponownie aresztowany zostałem. Na cichej siedziałem. Część oddziału partyzanckiego, którym dowodził przez ostatnie lata Uskok, skorzystała z amnestii ogłoszonej przez komunistów. Natomiast on zreorganizował oddział, dzieląc go na trzy kilkuosobowe patrole. Tym samym siła oddziału liczyła około 20 partyzantów. On sam natomiast zaczął zastanawiać się, jak dalej powinna przebiegać jego praca konspiracyjna. Zdecydował się, że zejdzie całkowicie w przenośni i dosłownie do podziemia. Postanowił wybudować bunkier i tam się dalej ukrywać. Wybrano miejsce zabudowania Lisowskich w Dąbrówce, dzisiaj Nowogród, i tam pod stodołą wybudowano bunkier. To było okropne. To nie było życie. Niech pan sobie wyobraża, o takie prycza była, co leżeli. To na zmianę, bo żeby się, niech pan się nie rozbierze. Tylko tak się powie, jeszcze babcia z litości tam poduszkę im dała i takie kowry jakieś na spód, żeby stare, żeby tam nie było tego. I tam kurzuchami się przykryją, no jak czterech na tej pryczy, no to tylko nasiadząc prawie. Mało tego, ja to podziwiałam i przeżywałam, już mi nie zależało nawet, żeby nas powybijali. Mówię, przecież to ludziom się pomaga. I za co? Ja tak sobie myślałam, za co go ścigają? Za to, że jemu się tam coś nie podoba, jaki ustrój, bo może źle coś wychodzi, czy jak? Ja tego nie rozumiem. No ale i nie być pewny życia, czy wyjdzie na wierzch, no to przecież nie wie pan, co pana czeka, jak wyjdzie. No w środku też nie wie, no ruszy się. No, to było okropne. Coraz więcej ludzi popada w apatyczny nastrój i przestaje wierzyć w rychłe zmiany na lepsze. Ludzie coraz bardziej dostosowują się do znienawidzonego, a umacniającego się porządku, bo przecież trzeba żyć. My, garstka straceńców, jak nas nazywają, stajemy się oazą wiary i woli zwycięstwa na pustyni zwątpienia i beznadziejności. To było w 49 roku, 20 maja, godzina 7:30, prawie że 8 wieczorem, zostaliśmy zaskoczeni wojskiem od strony Wieprza, wąwozem. Także nie było tutaj żadnych już wychodów. Chcieli za wszelką cenę z żywcem go wziąć. Miał propozycję. Bardzo długo dyskutowali z sobą, ten co dowodził. Tam mu obiecywał różnością swoje, co mógł, kto tam odpowiadał.
No długo się targowali, także i tego było słychać, i tego słychać, tego, a później tylko były huki, granaty i w końcu nie wiem, czy on rzucał, czy do niego rzucali, już po prostu mi się to pogubiło, bo tylko ten huk i krzyczą, stodoła się zapala. Wszystkie wodę wyleli ze studni, nosili, bo to żołnierzy było, zalewali, żeby się nie zapaliło. Ostatni granat wybuch, cicho, koniec, skończyło się. No i teraz nie wiedzą, co mają robić. Wołają, krzyczą. Nie odzywa się, nie odzywa się. I w końcu koło stodoły wykopali taki dół duży. No i coś podłożyli, dynamit, minę, nie wiem, co podłożyli. I to wywaliło, całe ścianę wywaliło. A on leżał na pryczy. Głowy nie miał jej jednej ręki, bo sobie podłożył prawej ręki chyba, czy lewej, już nie pamiętam, chyba prawej, ale już nie będę mówić. Polska tonie w czerwonej powodzi. Istnieje przysłowie, że tonący brzytwy się chwyta. Jakże ono obecnie pasuje do wielu Polaków. Toniemy, a nadzieja, której się chwytamy, pozostaje niestety tylko przysłowiową brzytwą. Te kartki to źródło o randze niezwykłej, i teraz trwa walka o odczytanie każdego następnego słowa. Mozolne, zupełnie jakby szło o średniowieczne manuskrypty, a nie odległe zaledwie o kilkadziesiąt lat zapiski, które w intencjach komunistów nigdy nie miały dotrzeć do zwykłego czytelnika. Tak jak i prawda o tamtym czasie.